Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku ze Skyrima. Wybaczcie, tutaj jest mój właściwie prywatny save i tak będzie co odcinek. Chciałem po prostu sobie to wczytać. Będę musiał się potem pozbyć tego autosave'a. No to tak, Skyrima nie było przez tydzień. Za to was przepraszam, naprawdę niezmiernie... Tak, niezmiernie przepraszam, ale po prostu znowu mi brakowało chęci do nagrywania, to jest jedna kwestia. Druga kwestia to próbowałem nagrać Skyrim, ale po pierwsze byłem w złym samopoczuciu, dogryzał mi katar, trochę jeszcze, no chorowałem ogólnie, więc no nie chciałem na siłę nagrywać. Uwierzcie, dzisiaj jestem jakby w takiej szczytowej formie do nagrywania. A dlaczego? Bo wczoraj sobie Ibra już zaczął grać mecze ligowe. Mnie humor poprawił, zaliczył tylko asystę. No, chciałem, żeby gola zaliczył też, ale no, dla niego to musiało już jednak być za dużo. Możecie mieć trochę ciemno, ale to dlatego, że są modyfikacje. Właśnie przejdźmy teraz do tej kwestii. To też jest powód, dla którego nie nagrywałem Skyrima. Czekałem na moment, w którym załatwią mi modyfikacje. No i taki ktoś po prostu mi pomógł. I patrzcie, jak teraz ten świat wygląda po prostu przejrzyście. Możecie jeszcze zobaczyć moją postać. Wygląda jeszcze lepiej. O! O ty! Ja w ogóle zmieniałem jeszcze poziom trudności? Zaraz się przekonamy. No pewnie, że nie. To ma być legendarka. Okej, okay, nieważne. Nie było tematu. I tak bym tego wilka zabił. O, patrzcie, w ogóle ekwipunek jest zmieniony. Całkiem inaczej wygląda. Teraz wygląda to o wiele lepiej i wydajniej. Tak, przede wszystkim wydajniej, bo przynajmniej nie muszę się tak męczyć z tym wszystkim. W ogóle gdzie jest ciężar? Fajnie by było wiedzieć, gdzie mamy ciężar. Cholera. Nie pisze mi ogólnej wagi. Tak trochę się jąkam. Teraz po prostu jestem zaskoczony, że to tak wygląda. Wiem, nie zobaczyłem sobie tego przed odcinkiem, ale to są te właśnie modyfikacje, które załatwił mi człowiek, który naprawdę poświęcił trochę czasu, żeby mi załatwić pod moją specyfikacje sprzętu modyfikacji, które jak widzicie działają. Teraz musiałbym wam odpalić mapę. Właśnie nie mogę. Musiałbym zmienić z powrotem sterowanie na klawiaturę, ale to może wam pokażę pod koniec odcinka. No dobra, chciałem dla was też nagrać ten odcinek, ale pod wpływem mojej nieprzytomności po prostu źle to robiłem i po prostu też szedłem złą drogą. Ale dobra, my mamy różne misje. Tak, ma dla nas nagrodę. Teraz jak to odczepię, moment, jeszcze zaraz chcę to przyczepić. Okej, jest. No i nie powinno nam to zagrożenia stwarzać, więc dotrzemy tam bez najmniejszych kłopotów. Dobra, tryb pierwszoosobowy w ogóle zapomniałem. Zapominam się. Postaram się jeszcze nagrać Assassin's Creed'a Rogue'a, bo też tego nie było na dobry tydzień. W ogóle cały tydzień nie nagrywałem, ale mam nadzieję, że ta przerwa zrobiła mi na dobre. Tu mamy giganta, z którym też wolałbym nie stawać do walki, bo wiecie, jak to się może na mnie skończyć. Wejdę w mapę, żebym nie szedł źle przypadkiem. A ja nie chcę gadać z Jarlem. Ja chcę odebrać ten, nagrodę. No dobra, tylko teraz... Gdzie to jest, to czego szukam? Muszę w takim razie to odczepić. Oj, i do tej kwestii. I
chyba mi tego nie uznało. Ale zaraz sprawdzimy. Nie, cały czas jest. Proventus Avelici Mandatiuna Legorda. No to dobra. To już mamy to ogarnięte. Czyli idziemy do Białej Grani. A ja chodziłem do Rzecznej Puszczy. I całe moje 25 minut poszło na marne. Dobra, przyspieszmy trochę jeszcze kroku. W ogóle zrobiłem sobie jeszcze jedno konto save'owe do Skyrim'a. Konto, kurde, jak to zabrzmiało dosyć dziwacznie. Po prostu chciałem zobaczyć, jak się gra tak naprawdę na poziomie legendarnym. I szczerze mówiąc, jakbym się starał, to poza odcinkiem mógłbym zarobić spore hajsy. A wiecie na czym? Na rąbaniu drewna. Tak, dokładnie. Rąbiesz, dostajesz kasę. Tam, o ile się nie mylę, za sztukę takiego wyrąbanego drewna dostaje się chyba tam 5 sztuk złota, więc tak z godzinę porąbać tego, nieważne, że masz taki ciężar i taki, po prostu porąbałbyś sobie trochę tego drewna i kasę miałbyś naprawdę potąd. Chcę tam wskoczyć, chyba nie wskoczę. Będę musiał jakoś to obkrążyć inaczej, albo w ogóle tego nie robić, tylko o. I teraz tak chciałem to zrobić, pięknie. Teraz szukajmy Proventusa Aveniciego. Mówią, że na Helgen napadł smok. I w ogóle teraz ogarnąłem dubbing, tak, bo te modyfikacje jakby też poprawiły to. Nie, przepraszam, właściwie to ustaw... O kurde. Smoki szaleją, więc przejścia nie ma. Bez Glejtu nie wejdziesz do miasta. Ależ wejdę. Rzeczna Puszcza też jest w niebezpieczeństwie? No to lepiej idź porozmawiać z Jarlem. Kieruj się do Smoczej Przystani na szczycie wzgórza. Dobra, daruj sobie. Co ja mówiłem? Tak, mówiłem, że... po prostu dawałem na wersję kinową, a teraz mogę sobie poradzić wersję pełną. Ze zbójami. Ale ze smokami? Światło. Weź się ode mnie odpieprz. Co ja mam z tym wspólnego, że smoki przybyły? Panie, weź ty, kurde, nie wiem, oprzytomnij. Co będzie się do mnie dowalało z powodu smoków? Bez sensu, nie? No dobra, jesteśmy w domu. Trzymaj się w domu, kurde. Zapłacimy, ile i sorki za te małe spadki. Musimy mieć więcej mieczy dla cesarskich żołnierzy. What the fuck? Sama nie zrealizuje tak dużego zamówienia. Może schowasz tę swoją głupią dumę i poprosisz o... Dużo czasu spędzam między stoiskami na targu i uczę się kupieckiego rzemiosła. Jeśli kiedyś chcę zarządzać gospodą, muszę nabrać doświadczenia. A co mnie jej życie obchodzi? Niech sobie robi. Dzieci wojny! Oddawaj pieniądze! What the fuck? Nie... Wiem, no, że rodzina i honor są dla ciebie ważne, ale nie stać nas na to. Nie wtrącam się w to, co się tam dzieje. Bo to w sumie nie ma interes, tylko po prostu idę do tego kolesia. Co jeszcze chciałem powiedzieć? Bo nie będę tylko o jednym i tym samym gadał. Może to powinienem powiedzieć gdzieś w osobnym materiale. Bo nie wiem, czy to jest temat na odcinek. No bo jakby nie patrząc, moje 2 lata nagrywania... będę szczery, po prostu będę szczery i walił prosto z beczki, no. Nie zaowocowało tak mocno, żebym po prostu został popularnym, ale czekaj. Jakaś kobitka do mnie przychodzi. Czego ty ode mnie chcesz? Co ma oznaczać to wtargnięcie? Jarl Balgruf nie przyjmuje teraz gości. W takim razie kto to jest? Jestem Huskarlem, strażą przyboczną władcy. I moim obowiązkiem jest strzec Jarla oraz jego lud przed wszelkimi niebezpieczeństwami. Mam na ciebie baczenie. Wiesz o Helgen? Jarl zechce z tobą osobiście porozmawiać. Podejdź. Czekaj, podejdę. Podejdę, jeśli będzie na to moment, ale teraz... Gdzie jest ten Provenius? Jasny gwint. Ja chcę z Proveniusem pogadać. On chyba jest na górze. Chyba na górze. Czekaj. Porozmawiaj z Jarlem w Smoczej Przystani. Cicho bądź. Nie chcę gadać z nim. Ja chcę z Proveniusem pogadać. Aha. A
to mi kieruje tam. No, no fajnie. Wszystko naprawdę fajnie, ale to ma być Provence, a nie Jarl. Jakaś chyba pomyłka, nie? No nic, trzeba będzie chyba z nim pogadać. Nie ma wyjścia. Więc. A to on jest Proveniusem, dobra. Udało ci się zobaczyć smoka na własne oczy. Tak. Ale ci pizga po twarzy i to strasznie. Masz tak jasny ryj, że zaraz moje oczy przestaną cię widzieć. Najsmira. Irilet miała rację. Co teraz powiesz, Proventusie? Czy nadal mamy wierzyć w potęgę naszych murów? W obliczu smoka? Panie, powinniśmy natychmiast wysłać wojsko do Rzecznej Puszczy. Jeśli smok czyha w górach, to to miejsce jest najbardziej zagrożone. To za prowokację. Będzie myślał, że szykujemy się, by dołączyć do Ulfrika i go zaatakować. Ale błędy. Nie będę stać bezczynnie, gdy smok pali me włości i masakruje moich ludzi. Irilet, natychmiast wyślij oddział do Rzecznej Puszczy. Tak, Jarl. Proszę o wybaczenie. Tak byłoby najlepiej. A czekaj jeszcze. Dobra robota. Udało ci się mnie znaleźć z własnej inicjatywy. To była wielka przysługa dla Białej Grani. Nie zapomnę o tym. Ja też o wielu rzeczach nie proszę, zapomnę. Weź to dostałem. Dowód mojego szacunku. O kurde. Są obciążone. Możesz zrobić dla mnie coś jeszcze. To zadanie odpowiednie dla kogoś o twoich talentach. Chodźmy znaleźć Farengara, mojego nadwornego czarodzieja. Zajmował się sprawą związaną z tymi smokami. Pracuję jako zarządca dla Jarla Balrogi. Doskonale. Wiele ci zawdzięczamy. Oto nagroda. No to świetnie, to już mamy ogarnięte. Miłego pobytu w smoczej przystani. No ale teraz jestem obciążony i nie wiem, co mam wywalić. Nie wiem, czy mi to tak po prostu wypada przy domu Jarla tak cokolwiek wywalać. Cesarska zbroja. Co my mamy w ogóle nałożone? Żelazna okuta zbroja. Aha. Moment. Teraz się zastanowię, co tu nałożyć. No na pewno nie to. A to jeszcze bym wywalił i to ho, bez gadania. Zbroi 27. Nie, oczywiście, że ja to wywalę. Nie będzie mnie to obciążało, niech sobie to leży. W dupę z tym. Proventusie, musisz mi pomóc. Trzeba przekonać mojego brata, żeby wspomógł wysiłek wojenny. Co chcesz, żebym zrobił, Hrongarze? Jarl jest twoim bratem. Nie mogę kwestionować jego decyzji. Nie proszę o sprzeciwienie się Jarlowi, tylko o otwarcie mu oczu. O subtelne zwrócenie jego uwagi ku wojnie. Jesteś jego zarządcą, posłucha cię. Nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi intrygami, Hrongarze. Jeśli masz coś do powiedzenia Jarlowi, powiedz mu to sam. Nie jestem człowiekiem. Jestem bronią w ludzkiej postaci. Mm-hmm. Wystarczy mnie wyjąć i skierować wyjmę w stronę wroga. Pierdolę. No to dobra. Też cię lubię, bracie Jarla, ale zejdź mi z oczu. No to mamy już jedną misję za sobą. Chciałbym teraz... To mnie jakoś nie obchodzi teraz. A dlaczego? A w sumie nie, teraz mnie to nie powinno obchodzić, bo teraz to powinienem stąd wyjść i szukać jeszcze innej misji, tak, bo ja... Mnie się nie śpieszy. Seria może trwać nawet wieki. Naprawdę, mnie się serio nie chce spieszyć. Przejdziemy się do Rzecznej Puszczy. Może bym się nawet depnął. O kurde, ale się ciemno zrobiło, ale patrzcie jakie niebo. Czy to nie jest przypadkiem zorza polarna? To tak nie wygląda normalnie. Wybaczcie za te lekkie spadki, ale chyba nic na to nie wskuram w tym momencie. No i chyba będzie fajnie z tymi modyfikacjami i czuć tą różnicę. Tak, ja już to zauważyłem. Ty też to pewnie już zauważyłeś, oglądając ten odcinek, że
z tymi modyfikacjami. Ja w opisie mogę wam nawet podać te modyfikacje i wyjaśnić, jak je po prostu wkleić po prostu, bo miałem przez program w ogóle te modyfikacje po prostu zaktualizować, ale jak wiecie, niektóre rzeczy odmawiają takiego posłuszeństwa, że potem się komplikuje to wszystko. Wygląda to chaotycznie, niekiedy sama gra powoduje pewne komplikacje i po prostu jej praca polega na tym, że szwankuje, robi dziwne cuda, a niekiedy nawet nie chce działać tak jak powinna. Dlatego znaleźliśmy złoty środek tego, ale naprawdę niebo wygląda fantastycznie nocą, zwłaszcza. Wstepnąłbym się do tej rzecznej puszczy, albo nie, zrobimy sobie tak, że... O właśnie. Po co my będziemy przecież, kurde, szukać łóżka? Jak tak możemy przecież? O, idealnie. Mamy dzień. Niebo dniem też nie jest najgorsze, więc... Może nie ma 60 FPS-ów przez tę modyfikację, rzecz jasna, ale gra się nie najgorzej, naprawdę. Bo sam myślałem, że taka gra będzie do kitu, ale modyfikacje na serio dają poprawę w ogóle jakości gry, jak i graficznej, też rzecz jasna. Znaczy, nie ma tu żadnych dodatków, tylko właśnie poza zmianą wyglądu ekwipunku, czy jakieś inne rzeczy się jeszcze tu pozmieniały, nie. Mapa też taka sobie trzeźwa. No i tylko po prostu inwentory się zmieniło i nic więcej, naprawdę. Więc wielkich rzeczy się tutaj nie zmieniło, tylko jeszcze otoczenie i gamma nieco obniżona. To w niektórych miejscach, zwłaszcza w jaskiniach. Więc no, mam nadzieję, że ten odcinek będzie się wam podobał, bo jeszcze tak z 10 minut nagram. Tutaj sobie pozbieram nieco kwiatków. W ogóle muszę posprzedawać jakieś bezużyteczne śmieci, które mi są zbędne, ale tylko obciążają mnie i po prostu trochę sobie zarobię. Dobra, pójdziemy sobie tak. Bo szczerze mówiąc, idę na ślepo tej rzecznej puszczy. Chciałbym tam dotrzeć jak najprędzej. A fajnie jest, jak się idzie pieszo, już się teleportuje. Dlatego wiecie, no. Na razie jeszcze nie było żadnej walki. Nic poważniejszego się nie stało. Ale widać tą różnicę wszędzie, w każdym walorze. Każdy cal tego świata Skyrima jest obficie zróżnicowany. Chodź. Atakujemy. O ty. Dobra, dostaliśmy awans. I teraz właśnie skorzystajmy z tego awansu. Kurde, sam nie wiem co dać. Oczywiście, że zdrowie, że jesteśmy argonianinami. My powinniśmy się właśnie wręcz pod zdrowie tutaj. Co my to ostatnio upgrade'owaliśmy? To jest broń dwuręczna. Tutaj jednoręczna. W ogóle jak stoję z ekwipunkiem? Broń. Broń, proszę. Kostur. A właśnie, mamy ten kostur od mrożenia. Trzeba będzie go jakoś sprzedać. Stalowy topór bojowy. W ogóle broń, wygląd broni się też pozmieniał, jak zdążyliście już tu zauważyć. I chyba nie mam tutaj żadnej broni jednoręcznej. Chociaż nie, jest. I jeszcze tarczę bym sobie nałożył, jeśli też ją posiadam. Okej. Jest git. Przeszukamy sobie teraz tego wilka. Skóra. Potem się to wszystko posprzedaje na rynku, tam oczywiście w rzecznej puszczy. Ale dzisiaj to jest taki bardziej odcinek
pod publikę tej modyfikacji, kilku modyfikacji. No ale chyba już widać, że rzecz na puszcza inaczej wygląda. Więc tak jak mówię, jeszcze dzisiaj postaram się wrzucić Roja, a jutro myślę, że już chyba wrócę do standardowego nagrywania, bo dzisiaj to po prostu też niekiedy mi się zdarza nagrywać tak, nie wiem, pod spontana, ale jutro mam nadzieję, że nie zapomnę o nagrywaniu. Po prostu taka przerwa mi musiała się przydać. I patrzcie, rzecz na puszcza wygląda tutaj już całkiem inaczej. Nawet jest wejście. Proszę, są drzwi. Czuję się teraz jak w klatce. Ale ta czuć tą moc. Rozejrzyj czuć moc się. Tej gry. Teraz tak. Teraz, które jest czyje? Od tego zacznijmy właśnie, bo... O, kolumna. Zaraz, jak to ogarnąć? Kurde. Aha, będzie to back. Książka rata. Aha, to są te rzeczy, które tutaj są. No, że nie, muszę się trochę zapoznać tutaj w ogóle z tym ekwipunkiem. A tutaj jest. Ale teraz nie wiem, jak w ogóle przejść do tego. Do mojego ekwipunku. Muszę tutaj zobaczyć, co jest czyje, żebym nie pomylił. A to jest na kupno. Przełącz kartę. O, teraz jest moje. Dobra, już ogarnąłem tą kwestię. Teraz sprzedamy jeden taki toporek. Żelazny w sumie żelazny można sprzedać. Tutaj tak. Co jeszcze? Coś ze zbroi. Ćwiekowana zbroja. Można ją sprzedać. Sprawdzę, co mam na sobie nałożone. Dobra. Nie będzie aż tak źle. Trochę mamy kasy. Nie wiedziałem, że aż tyle. Ale teraz patrzę, co jeszcze bym mógł sprzedać. O, mamy skórę kota szablozębnego. Ale to wszystko sobie zostawiamy na przeróbkę skóry. Potem możemy wykonać fajne pancerze. A teraz możemy do Albora zobaczyć, co on tutaj ma takiego ciekawego. Pełen żelazny zniszczenia. On tu ma trochę tej skóry. Co on tu jeszcze ma takiego przydatnego? On tu ma dużo naprawdę dobrych rzeczy. Stalowa buława. Nie wiem, pod jaką my w ogóle broń będziemy szli. Czy to jednoręczną, czy dwuręczną. Potem jeszcze musimy nałożyć punkt umiejętności. Chyba sobie weźmiemy tą stalową buławę. Okej, kupione. Jakieś jeszcze, nie wiem, opancerzenie. Tak sobie myślę, żebym ja błędu nie popełnił. Coś się zastanowię, które z tych rzeczy by się najbardziej przydały, żeby nie było z mankietami. O, mamy stalowe butki. Tu by się przydały takie buty. Jak najbardziej sobie weźmiemy. Weźmiemy sobie może trochę... Co by tu wziąć? Pod ulepszenie. Dobra, na razie wszystko. Do następnego razu. No, do następnego. Przejdziemy jeszcze do naszego EQ. No, mamy te nasze buty, nakładamy. Ale fajnie, że wszystko wygląda naprawdę. Jestem zachwycony tym modyfikacją. Że to w ogóle wszystko inaczej wygląda, niż miałoby to miejsce. W ogóle nie przewidziałem tego, że tak będzie wyglądało. Ale...
Czemu to się nazywa ale? Lol. Dobra, nie pytam. No dobrze. Przejdziemy się po misję. A jako, że już znam prawie wszystkie misje Rzecznej Puszczy, to znam jedną, którą bym mógł na szybko wykonać. Rzeczna Puszcza nie jest taka zła, jak na wiosnę. Twierdzi, że jest bardem. Sporadycznie znajduje też... Myśli, że jego ballady skłonią Kamilę... Taka inteligentna i piękna kobieta nie nabrałaby się na podobne bzdury. Tak sobie myślę. Czy możesz... Możesz przekazać tak, ten list mogę. I powiedzieć, że jest od Svena? Chyba udało mi się idealnie. Pokażę ci, co potrafię. No to naprawdę, nie chcę, nie mam tyle kasy. Potem ewentualnie. Możemy opcjonalnie pójść do Fendala. O co chodzi? Zamknij się. O nic mi nie chodzi. Po prostu się zamknij. Tata mówi, że za często zadaje się z nieznajomymi. Ale ty wydaj... Mój ojciec to kowal, Alvor. A ja jestem jego... Dobra, ty jesteś kurde modelką. Też się cieszę. Cóż, ktoś musi coś kiedyś wykuje. Może uda ci się przemówić do rozsądku mojemu durnemu bratu. Pewnie kolejny wiersz. Doskonale wie, jak wołać rumieniec na... Tak. Co to ma być? Jeśli ten ciul myśli, że będę tylko siedzieć w tym jego... Powiedz Svenowi, że już ma jedną matkę. Więcej z nim nie rozmawiam. Dobra, dziękuję wam bardzo za obejrzenie. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie. Yo!